Dostaję maile od klientów, którzy mówią, hej, podoba mi się to, co robisz, podaj mi cenę. Podaję cenę i nie dostaję informacji zwrotnej. Żadnej. I teraz... A co ci mówił? No dobra. To jest pytanie takie na podpuchę, że podaj mi cenę. Nie, to nie jest pytanie o cenę, to jest pytanie przekonaj mnie. No właśnie staram się przekonywać. A co robisz? Mam stronę ze swoją ofertą. Co sprzedajesz? Co robię? Jestem fotografem ślubnym. Okej, okay, czyli ktoś ci pisze, hej, jaka jest cena za sesję foto na ślubie 15 czerwca, tak? Tak, tak. Czyli ktoś zbiera oferty cenowe z rynku. Tak, ale często to są to osoby, które mówią, że ekstra wpasowuje się w to, co im się podoba. I dostają cenę, dostają ofertę, widzą to, co robimy, no, bo mamy całą stronę z ofertą, no i nie dostajemy odpowiedzi. I teraz pytanie, czy zapytać, hej, co było nie tak? Czyli tak, czyli jesteś fotografem, tak, który potrzebuje pomocy w sprzedaży, aby stać się bogatym fotografem. Tak. Super. Całkiem przypadkiem na tej sali są twórcy kursu pod tytułem Bogaty Fotograf. Oglądam. Podejdź do... Kupiłaś kurs? Nie kupiłam, ale oglądałam. A czemu nie kupiłaś kursu? Nie, jestem poważnie ciekaw. Na razie korzystałam z tych materiałów darmowych. I czas? Korzystałam na razie z tych materiałów darmowych. Ale fakty pokazują, że materiały demo nie robią u ciebie żadnej zmiany. Poczekajcie. Idąc dalej. Więc co cię powstrzymuje przed zakupem tego? Chodzi o to, że po prostu nie wiem, czy iść w kierunku takim, że okej, dobra, nie chcesz mojego produktu, to nie odpisuję tobie na wiadomość, czy co jest nie tak, że ty nie chcesz tego produktu w tym kontekście. Dobrze, ale teraz mówisz o kliencie, a nie o sobie. Znaczy... Poczekaj, już ci mówię, o co mi chodzi. Mi chodzi o to, że skupienie się na swoich lepszych umiejętnościach sprzedażowych jest bardziej istotne, niż jak ten klient ma być przekonany. Nie? Czyli to, co widzę u ciebie natychmiast, to są ograniczenia pod kątem przekonań na temat samego siebie jako sprzedawcy. O tym mówił Rafał. I dokładnie ten case, o którym mówisz, a którego nie kupiłaś i trochę jesteś przez to jeszcze w dupie. Znaczy nie, nie chodzi o to, że jestem w dupie, tylko chodzi o to, że jestem zadowolona z tego, jak jest teraz, ale wolałabym, żeby jeszcze częściej wchodzili ci klienci. Tak, jeśli dobrze słyszałem. Mówisz, że jesteś happy, znaczy jest ale okay, nie jesteś happy. Ale mogłoby być lepiej. I to jest moment, w którym Rafał rekomenduje podrążyć ten ból twój, aha, pokazując ci fakty, że nie jest różowo, tak jakbyś chciała, że jest różowo. Sprowadzam cię znowu do linii sprzedaży, byśmy szli dalej w kierunku na przykład tego kursu, który rozwiązuje ten problem i pokazanie ci, że jak teraz odpuścisz ten zakup u nich, to przez kolejne miesiące będziesz dalej tu, gdzie jesteś teraz, a to miejsce ci się bardzo nie podoba, gdzie to wiesz. Dobra, ale teraz odpowiedz mi na to pytanie, co robić w przypadku, kiedy okej, mam tych zleceń tak, że jest okej. Tak. I teraz pytanie, czy temu klientowi odpisać, nie odpisywać nic, dobra, nie interesują mnie ludzie, którzy nie mają pieniędzy na mnie, czy faktycznie tak jak czasem ty robisz, aha, słuchaj, nie podoba ci się cena, rabat. Upraszczasz bardzo, bardzo upraszczasz, bardzo upraszczasz. Jakie były trzy rekomendacje? Zawstyć, odrzuć i co? Ośmiesz. Dobra, czy jedno pytanie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ty właśnie sprzedajesz Marcinowi, bardzo skutecznie zresztą, to dla powód, dla którego nie możesz sprzedawać drożej. Czyli po prostu troszkę się ze sprzedażą przesunąłeś w nie tą stronę, co trzeba. Ty zacznij sobie sprzedawać, że ty możesz to sprzedawać drożej, bo ty podajesz wszystkie powody, dla których tego się nie da zrobić. Niech twoi klienci je podadzą. Tak. Czyli najpierw ten produkt musisz sama potrafić sprzedać sobie w wyższej cenie. Czyli jak to jest, że Rafał ma znacznie wyższe stawki niż ja za konsultację pewnie? Boję się zapytać o to w ogóle. Bo by mi nie odpowiedział, tylko zapytałby, ile dla ciebie jest to warta, ta zmiana, którą wprowadził? Dlatego spotykamy się na przyjacielskich lunchach, na biznesowe negocjacje. Nie, wiadomo, o co chodzi. Więc dalej. I teraz mógłbym odpuścić, no tak, powiedz temu klientowi tak albo nie, strategia ze strony 15. Nie, wróćmy do początku. Zrób porządek z sobą. Cała reszta jest easy. W temacie zarabiania pieniędzy jako fotograf. Czyli stań się bogatym fotografem. Polecam pracę pauzą.